Cześć, przed Wami kolejny odcinek Infact TV. Dzisiaj pokażę Wam trzy sytuacje, w których VAT-owcem warto zostać bardziej niż zwykle. To, że nie każdy musi być VAT-owcem, ale niektórym się dopłaca, wyjaśniliśmy już w poprzednim odcinku. Można w każdej chwili kliknąć, obejrzeć, ja tu nadal będę, nigdzie się nie wybieram. No a znając już podstawową zaletę bycia VAT-owcem, spróbujmy ją teraz zastosować w praktyce. Do tego posłużą nam trzy proste, ale oczywiście nieoczywiste sytuacje. Sytuacja numer jeden. Przypomnijmy sobie naszego freelancera, niejakiego Tomasza, który pomagał nam kiedyś obliczać zaliczkę na podatek dochodowy. Tomasz jest programistą, ale że woli zarabiać w dolarach, no to nie szuka zleceń w Polsce. Programuje zdalnie dla firm z USA. No dobra, ale co to ma wspólnego z VAT-em? No to, że Tomasz wystawia dla firm ze Stanów faktury z oznaczeniem NP, czyli nie podlega opodatkowaniu. Na takiej fakturze nie ma ani stawki, ani kwoty VAT, mimo że Tomasz jest VAT-owcem. Chodzi o to, że w przypadku eksportu usług VAT rozlicza nabywca, czyli w tym wypadku firma ze Stanów, a nie sprzedawca, czyli Tomasz. No to taki tam wybryk tej podatkowej natury, ale Tomasz i tak może rozliczać VAT od zakupów. Rozumiecie już tak mniej więcej o co chodzi? No, Tomasz sam nie dolicza VAT-u, ale faktury zakupowe rozlicza. A to oznacza, że ma nieustanną nadwyżkę VAT-u od zakupów, którą może dostać od fiskusa, no niejako w prezencie, oczywiście wcześniej o nią wnioskując. Sytuacja druga. Wyobraźmy sobie teraz kogoś zupełnie innego. Dajmy na to pana Zenona, budowlańca, który sprzedaje i montuje okna. Co ciekawe, okna kupuje ze stawką VAT 23%, ale sprzedaje już ze stawką 8% i to całkowicie zgodnie z prawem. Jak to możliwe? Zapytacie. No tak, zanim pan Zenon przystąpi do pracy, kupuje okna za kwotę, dajmy na to w zaokrągleniu 1000 zł. Do tego płaci jeszcze 23% VAT-u, czyli ogółem 1230 zł. Zakładając, bardzo oczywiście hipotetycznie, że klient pana Zenona płaci ogółem za okna i montaż 1500 zł netto, pan Zenon od sprzedanej usługi ma do zapłaty fiskusowi 120 zł VAT-u, bo na całą usługę nakłada 8% VAT za usługę budowlaną. Jak łatwo teraz wyliczyć, ma w takiej sytuacji do zwrotu 110 zł. Skąd ta kwota? No to proste, 120 zł to VAT od sprzedaży minus 230 VAT od zakupów, no i to daje nam właśnie 110 do zwrotu. No tak, to sytuacja, w której zdecydowanie warto być VAT-owcem. No i na koniec trzecia sytuacja. Wracamy do naszego programisty, Tomasza. Tomasz czekał, czekał, czekał. No i w końcu się doczekał. Amerykański inwestor dostrzegł w nim gwiazdę, a w polskim rynku potencjał, no i dał mu fundusze na rozwój. Tomasz więc wynajmuje biuro, kupuje sprzęt, najmuje gromadę programistów, słowem inwestuje. A jako że usługa to innowacyjna aplikacja online, na jej napisanie potrzeba czasu, konkretnie pół roku. Tym samym przez pół roku sprzedaży w firmie Tomasza nie będzie, ale zakupy będą. Ba, już są. Na co z tego? Otóż na każdej deklaracji VAT Tomasza widnieje VAT. Do zwrotu. Innymi słowy, robi zakupy w kwotach netto, bez VAT. No tak, inwestowanie to bardzo dobra motywacja do tego, by dołączyć do grona VAT-owców. Oczywiście, o ile trafi się na tego anioła albo zbawiciela, który zechce podzielić się gotówką, czego Wam oczywiście bardzo serdecznie już teraz życzę. A jeżeli Wy znacie jakieś inne sytuacje, w których warto być VAT-owcem, koniecznie się nimi podzielcie w komentarzach, no i oglądajcie kolejne odcinki Infact TV. Do zobaczenia.